Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie we Floyda. Witam was w kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku zaczęliśmy tutaj naszą przygodę w kosmicznym więzieniu Cygnus Alpha i będziemy próbowali się stąd wydostać. W poprzednim odcinku udało nam się jakoś na moment chociaż usamodzielnić, bo tutaj co chwila zostają puszczane takie hipnotyczne ekrany i dźwięki, które w różnych miejscach po prostu usypiają wszystkich, nazwijmy to, mieszkańców tego więzienia, i wtedy mimowolnie oni wykonują różne rzeczy i są generalnie przechodzą restrukturyzację osobowości. Udało nam się z tego uwolnić i teraz chwilowo jesteśmy wolni. Pogadaliśmy tutaj sobie z jakąś postacią, która też próbuje uciec z więzienia. Jest ona tutaj za tymi kratkami i musimy znaleźć sposób, żeby się tam do niej dostać. Będziemy dzisiaj to kombinować, ale jeszcze muszę do niej wrócić, bo musimy z nią pogadać w taki sposób, żebyśmy dostali specjalną informację. Halo! Miałeś zejść tu na dół. Jest pewien problem. Nie wiesz, jak otworzyć syp. Musisz uruchomić maszynę. Ale wtedy zjawi się strażnik i... Słuchaj, staram się jak mogę. Ja powinienem móc z nią pogadać. Wyciągnąć powinienem od niej specjalną informację, ale... Nadal jesteś na górze? Nie wiem, w jaki sposób się tam dostać. Dlaczego cię wybrali? Nigdy tego nie zrozumiem. Wybrali mnie? Kto? Po co? Bojownicy o wolność. Bojownicy o wolność? Czy to nie ci rebelianci, którzy próbują zniszczyć Omnibraina? Jesteśmy już blisko celu. Ale podobno was wyłapali i usunęli. Nie całkiem. A teraz rośniemy i robimy się coraz silniejsi. Już prawie gotowi do kolejnego uderzenia. Nie słucham cię. Omnibrain nigdy by nie pozwolił. Ale... Wy jesteście źli. Wy zabijaliście obywateli. Firma też. Ale oni... Albo zejdź tu na dół i przyłącz się do nas, albo zostań tam na zawsze. Wybór należy do ciebie. Ja nie wiem. Zdecyduj się. Nie mogę tu wiecznie czekać. Jeszcze raz muszę z nią pogadać. Nadal nie wiem, jak tam zejść. Niestety, towarzyszu. Z dołu nie mogę ci pomóc. No dobra, no to spróbuję zrobić to, co mam zrobić dalej, ale bez tej informacji. Chodziło o to, że ona powinna nam powiedzieć, że jest specjalny kanał rebeliantów, który można sobie oglądać. I teraz nie wiem, czy jeżeli ja tą poprzednią rozmowę źle poprowadziłem i nie dowiedziałem się o tym, to czy ja będę mógł to zrobić? No, zobaczymy w takim razie. W każdym bądź razie muszę się udać teraz do sali telewizyjnej. Dobra, zaryzykuję, że teraz będzie ok. A, dobra, to czekam. Niech przejedzie samochodzik. Dobra, jest tam. Szybko do góry. Musimy się udać do sali numer 8. To jest chyba tutaj ta, po prawej stronie, na drugim piętrze. Dobra, robocik jest tam. No liczę, że trzeci raz się nie pojawi w tym samym miejscu. Jak tylko uda mi się tam wejść, to robimy zapis od razu. No coś nie jedzie samochodzik. Obawiam się, że akurat wyjedzie. No. Jest, udało się. Jesteśmy tutaj. A, tu jest. Aha, ta kamera chyba jest nieaktywna. Albo przynajmniej nie wiem, nie grozi dla nas. Pozdrowiony obywatelu. Bo nie mogę w nią owsianką rzucić, więc. Pyk. Dobra, i teraz co my tutaj musimy zrobić? Musimy zrobić tak, otworzyć sobie tą szafkę musimy, którą ja już wcześniej próbowałem otworzyć i potem ją sobie zamknąłem. Dobra, szafka jest otwarta i teraz musimy użyć telewizora. Popatrzmy sobie w ogóle na niego. Jak to miło, że Omnibrain zapewnia zdrajcom jakąkolwiek formę rozrywki. Dobra, i tu mamy pokrętło. Spróbujmy je użyć. O kurde. O, dobra. I szybko do szafy. Ja powinienem
powinienem jeszcze pokrętło zabrać. Dobra, zobaczymy co się wydarzy. Graj, czego mam save'a. Herezja w toku. Deaktywować źródło. A, dobra. Czyli nic się takiego nie stało. Jeszcze raz musimy zrobić to samo, ale to Traitor TV to prawdopodobnie właśnie byli rebelianci, więc o to chodziło. Jeszcze tylko sobie sprawdzę. No i muszę zabrać pokrętło, żeby on nie mógł wyłączyć tego telewizora. Taka jest zasada. Ja, już mi się przypomniało, jak szedłem do szafy, bo mówię, ja tą gierkę kilka razy przechodziłem, tylko zapomniałem zupełnie teraz. Spanikowałem, nie wiedziałem ile mam czasu. Dobra, i zabierz. Pyk. Nie ma pokrętła, nie ma zmiany telewizji. W ten sposób, o ile dobrze pamiętam, pozbędziemy się tego robota. Herezja w toku. Dezaktywacja herezja w toku. Muszę zniszczyć. Nie wolno niszczyć własności firmy. Muszę zniszczyć. Nie wolno. Muszę. Nie mogę. Muszę. Nie mogę. Muszę. Nie mogę. Muszę. Nie mogę. Dobra. W każdym razie pozbyliśmy się w końcu tego robota. On nie będzie już tutaj jeździł, nie będzie dupy zawracał. Więc też jak się domyślacie, będzie można trochę więcej tutaj pozwiedzać i robić różnych rzeczy. Na szczęście te androidy mają niewielkie, ale istotne wady. Są głupie. Mógłbym go zresetować, ale nie zrobię tego. No dobra, w każdym razie teraz to już możemy sobie chodzić. Chyba mi się wydaje, że już na luzaczku. Czyli patrzcie, nie dowiedziałem się tej informacji o specjalnym kanale rebeliantów, a mimo to mogłem go ustawić, więc możliwe, że to tak jakby nie ma przyczyny skutku, nie? Że gdy tego nie wiem, to nie mogę tego zrobić, tylko po prostu to zawsze działa. No ale w każdym bądź razie ona mi powinna o tym powiedzieć, żebyście wiedzieli skąd ja o tym wiedziałem. Ona powinna mi powiedzieć. Widocznie jakoś źle wybrałem opcje dialogowe. Jakby nam powiedziała właśnie, że jest taki kanał, to wtedy wiadomo, łatwiej sobie to wymyśleć. Czy tam wymyślić. W każdym bądź razie teraz nie ma robota, nikt tu nie przyjedzie, nikt mnie nie złapie. Możemy sobie odpalić tutaj taśmę produkcyjną, linię produkcyjną. I zejdziemy sobie. Pyk. Tu na szczęście już żadne alarmy się nie włączają. Dobra, idziemy. Domyślacie się, kto to tam jest? Dolores! Niezłe wejście. To ty! Nie dziw się tak. Gdyby nie moja pomoc, pewnie plątałbyś się jak zombie, powtarzając kocham Omnibraina do końca swych dni. Przede wszystkim, to twoja wina, że się tu w ogóle znalazłem. Pamiętasz tę paczkę, którą dla mnie przywiozłeś? To była największa pomyłka w moim życiu. Była pokryta czynnikiem A. Czynnik A? Co to jest czynnik A? To coś, co wynaleźli nasi naukowcy. Zwalcza efekty OMS. Nic dziwnego, że ostatnio dziwnie się czułem. Nic nie rozumiesz. To OMS powoduje, że obywatele tak się zachowują. Tutaj, na Cygnus Alpha, zwiększają tylko dawki. Co? Słuchaj. Organo Multi Supplement nie jest w rzeczywistości źródłem witamin, jak wmawia wszystkim firma. Faktycznie OMS zwalcza wszelkie naturalne pragnienia obywateli. Nie pozwala nam być agresywnymi, niespokojnymi, niezadowolonymi. Przy okazji pozbawiając nas sporej liczby innych uczuć. To zabezpiecza firmę przed rozwijaniem się ruchów przeciwko Omnibrainowi. Ale to co mówisz to kompletne... Nie mamy na to czasu. W końcu ktoś zauważy, że zniknąłeś. Daj mi swoją bazę danych wyrocznie. Po co? Przegram ci do niej bazę danych bojowników o wolność. Z niej dowiesz się wszystkiego, czego będziesz potrzebował. Wyroczni?
Bądź pozdrowiony, towarzyszu. Teraz jesteśmy towarzyszem. I tu teraz mamy dopiero prawdziwe informacje, tak naprawdę, co się dzieje w tym świecie. Mamy na czerwono pozaznaczone właśnie te opcje, które doszły, które są prawdziwe. Na zielono mamy te informacje, które OmniBrain i generalnie firma chcą, żebyśmy my myśleli, a na czerwono mamy po prostu informacje tych rebeliantów. Możemy sobie coś sprawdzić, nie wiem, czy chcielibyście, może mi ktoś dać znać w komentarzu, czy chcecie, żebym na przykład wszystkie odpalił w jakimś odcinku bonusowym, czy coś takiego, żebyśmy sobie posłuchali. Ale wezmę na przykład, tutaj widziałem coś takiego, było bardzo dużo w ogóle tego jest. Na przykład to chciałem sobie zobaczyć. Pracownicy wyższego szczebla. Są to wyjątkowo bezwolni i pozbawieni kręgosłupa moralnego obywatele, którzy ściśle stosują się do każdej dyrektywy i zapewne są gotowi donieść funkcjonariuszom nawet na własną matkę za to, że przypaliły tost. Nielegalne spalanie jest bez wątpienia naruszeniem jakiejś dyrektywy. Jakiejś dyrektywy. No dobra. Jeszcze jakieś wezmę jedno, coś, nie wiem. Planeta Ziemia, w sumie zobaczmy, co rebelianci sądzą. Planeta Ziemia. Aktualnie poddawana jest manipulacji ze strony Ministerstwa Galaktycznej Niepewności, Wydział do Spraw Wypalania Kręgów w Zbożu. Ta mała planeta nie stanowi jeszcze dla firmy obiektu godnego zainteresowania. Mimo licznych odwiedzin kolejnych robotów firmy i mimo podsuwania mieszkańcom Ziemi przydatnych technologii, ich cywilizacja nie zdołała osiągnąć zaawansowanego poziomu rozwoju. Ziemianie próbują badać przestrzeń kosmiczną, ale ich program eksploracji kosmosu jest jeszcze w powijakach. Opiera się na wysyłaniu sond bezzałogowych i jest mocno ograniczony przez stosowanie prymitywnych napędów opartych na sile odrzutu. Wydaje się być interesujący szczególnie dobrze rozwinięty system propagandy, którego fragmenty zastosowano w eksperymentach firmy nad kontrolowaniem umysłów w 6000 okresie. Patrz także obywatele firmy. No i widzicie, do nas z Ziemi się wzięło to wszystko. Jak jeszcze coś mi się rzuci... O, Cygnus Alfa może jeszcze popatrzmy, co sądzą rebelianci. Cygnus Alfa. Ten ściśle strzeżony obóz koncentracyjny, zlokalizowany w odległej części galaktyki, aktualnie jest niestety domem wielu naszych najlepszych bojowników. Ponieważ jeszcze nikomu nie udało się stamtąd uciec, ani nigdy nikogo nie zwolniono, nie posiadamy o tym miejscu żadnych dodatkowych informacji, jedynie jego współrzędne. 45, 64, no dobra, 42. No to w każdym bądź razie... Dobrze. Towarzyszko, jaki mamy plan ucieczki? To twoje zadanie. Ja złamałam nogę, dostając się tu i chyba nie pomogę za bardzo. Świetnie. Zostałeś wybrany z powodu zdolności do radzenia sobie w nietypowych sytuacjach. Sprowadziliśmy cię tutaj, abyś mógł zobaczyć na własne oczy, co firma robi swoim obywatelom. Wy sprowadziliście mnie tutaj? Doszliśmy do wniosku, że nie przyłączyłbyś się do nas, gdybyś nie zobaczył tego wszystkiego sam. Dlatego wybraliśmy ciebie, abyś dostarczył przesyłkę i upewniliśmy się, że dostaniesz tamte przeterminowane biosuplementy. Gdybyśmy wiedzieli, że już wcześniej zniszczyłeś własność firmową, nie musielibyśmy się męczyć. Bardzo roztropnie. Okej, tak jak widzicie, nasz Floyd jednak jest jakąś jednostką wybitną. Teraz już doznał totalnego oświecenia i no już nie ma wyjścia, no został rebeliantem, jest już wrogiem firmy. Prawda jest taka, że teraz musimy Bądź tutaj... pozdrowiony, towarzyszu. Muszę jeszcze pogadać chyba z Dolores, żeby ona mi dała jedną z tych lalek, które tutaj robi. Ona chyba ładunki wybuchowe wkłada do tych lalek. Witaj, obywa... towarzyszko. Kiedy opuścimy to paskudne miejsce? Pracuję nad tym. Co ty tam robisz? Przerobiłam trochę jedną z tych lalek. O właśnie, o to chodziło, żeby jedną sobie wziąć. Wygląda identycznie jak inne. Spróbuj pociągnąć za sznurek. OmniBrain! To reżim!
Ucisk! Wyzysk! To musi się skończyć! Ej, całkiem sprytne. Kompletnie bezużyteczne, ale sprytne. Wiesz, nudziło mi się. Możesz ją zatrzymać. Tylko pamiętaj, trzymaj ją z dala od pozostałych, okej? Dzięki za radę. Dobrze, co tu jeszcze możemy... Możesz mi coś przydatnego opowiedzieć o tym miejscu? Wiem, że co jakiś czas przylatuje tu frachtowiec po transport tych lalek. Świetnie. Może uda nam się nim uciec? Następny ma przybyć za jakieś 60 cykli. Powiedziałaś 60? Ni mniej, ni więcej. 60. O, czas na plan B. Ile czasu już tu jesteś? 10, może 11 cykli. I cały czas leżałaś tu ze złamaną nogą? Jestem dość odporna na ból. Właśnie widzę. Prawie się załamałam parę cykli temu, ale myśl o glorii zwycięstwa dodała mi sił. Lepiej już pójdę. Wielkie ucieczki same się nie przygotowują, wiesz? Dobra, tu mamy jeszcze dodatkowe lalki. Muszę zabrać jeszcze 5 dodatkowych. Nie wiem, czy każdą osobno, czy... Chyba tak. Co to jest tak? Właściwie. Przypominają trochę podobizn Omnibraina. To... Pogromcy Zdrajców 4. Najnowsza broń firmy przeciwko wolności. Wyglądają jak zwykłe, niewielkie lalki. Zdradzajcie swoich przyjaciół i rodziny, młodzi obywatele. Mamy wspaniałe nagrody za każdego zdrajcę, którego dzięki wam złapiemy. Bardzo ładne. W środku znajduje się mała niespodzianka. Wystarczy, że powiesz coś przeciwko Omnibrainowi i... bum. Bum? Mały ładunek wybuchowy, zdolny urwać ci rękę. To straszne. Tak właśnie działa firma. Dobra, musimy zabrać jeszcze więcej tych lalek. 2, 3 Oj, 4 i 5. Powinniśmy mieć 5 tych oryginalnych i jedną przerobioną przez Dolores. Bądź pozdrowiony, towarzyszu. Tak, tu jest oryginalna, a tu jest reworked, czyli to jest przez Dolores przerobioną. No i dobra, wychodzimy stąd. Jak widzicie, dużo tutaj się rzeczy dowiedzieliśmy. Tak naprawdę Floyd został wybrańcem. Dosyć częsty temat, ale widzicie, że celowo tutaj go zrobili tak, żeby celowo trafił, żeby sam zobaczył na własne oczy, czym tak naprawdę jest firma, czym jest Omnibrain. Chociaż tak naprawdę czym jest Omnibrain, to jeszcze się dowiemy, ale generalnie widzicie, jak działa firma i że to nie jest nic fajnego. Tutaj teraz mamy, widzicie, taką kratkę wentylacyjną i ja chcę się tam udać. Sobie zrobimy jeszcze tutaj kilka rzeczy. Widzę, że to jest jeszcze zagadka taka duża. Może się jeszcze uda dzisiaj. W każdym bądź razie... Aha, dobra, żeby odpalić teraz ten wentylator, to musimy zrobić bombę lalkową. Musimy wszystkie te 5 laleczek tutaj podłożyć. W sumie ciekawe, jakbym podłożył 4, co by się wydarzyło. Bądź pozdrowiony, towarzyszu. No, chwilę to zajmie, niestety. 2. Bądź pozdrowiony, towarzyszu. 3. Bądź pozdrowiony, towarzyszu. 4 i jeszcze jedna, a na koniec położymy tą zmodyfikowaną. Bądź pozdrowiony, towarzyszu. I powinno nam to otworzyć przejście. Bądź pozdrowiony, towarzyszu. Pyk. Hehehehe.
Dobra, i szybko uciekamy. Znaczy uciekamy, wchodzimy tutaj, bo to jeszcze jest do ucieczki jeszcze chwila. Ale już jesteśmy blisko końca. Myślałem, że zajmie nam to więcej czasu. Ale już pewnie na początku przyszłego odcinka uciekniemy. W każdym bądź razie widzicie, tutaj jest taka zagadka jakaś. Ja nie wiem, czy ja mogę w jakieś inne miejsce? Nie, chyba muszę wskoczyć na to miejsce tutaj konkretne. O, tu kamerka jest. No i muszę tak, jest białe. Żółte, czerwone, zielone. Nie wiem właściwie dlaczego, czy to gdzieś jest wyjaśnione, czy nie. Gdzie co, ja zrobię krok do tyłu, albo nie, nie mogę zrobić kroku do tyłu, to zrobię save'a. Bądź pozdrowiony. To... bo chciałem, żeby wyjaśnić, jaka jest zasada działania. Nie lubię zagadek robić po prostu z opisu, żeby nawet nie wytłumaczyć wam opinię, bo zasady działania, żeby wam nie wytłumaczyć. Bo mam napisane, że muszę przeskakiwać tak, z białej na czerwoną, na żółtą i na zieloną. I tak w kółko. Tylko dlaczego, jestem ciekawy? Właśnie patrzę, w jakich one się kolejnościach zapalają, to się nie zgadza. No dobra, w każdym razie to była biała i z białej powinienem przeskoczyć na czerwoną. Czyli na tą tutaj skoczymy, tylko niech ona będzie pyk. No dobra, zgadza się. I teraz teoretycznie na żółtą. Hop. Teraz na zieloną. Pyk. Aha, no i dlaczego? Dobra, no jeszcze raz muszę tam wejść. Bo widzę, że jeszcze powinienem zwracać uwagę na symbol też. No ale pytanie teraz, skąd ja mam wiedzieć, który symbol jest dobry, a który nie jest dobry? Mam tutaj rozwiązanie, ale naprawdę wiecie, o co chodzi, nie? Chciałbym chociaż wiedzieć, jaka jest zasada. Skoczyłem tu, tu. No i niby ten symbol mnie niby wycofał, ale dlaczego? Pyk. Teraz tu jak będzie żółta. No i czemu nie mogłem na nią wskoczyć, jak ona była zielona? Ile tu w ogóle jest tych symboli? Są jakieś takie S-ki? Raz, dwa, trzy. 4, 5 chyba symboli jest różnych. Ale właśnie nie mam pojęcia, co one oznaczają. Płytka zwracając uwagę na ich kolor i symbol. Dobra, wiecie co? Ja sobie się zorientuję. I wrócimy sobie do tej zagadki. Teraz sobie po prostu stanę jeszcze raz gdzieś tutaj. No, nie wiem dlaczego to jest złe, skoro miałem skoczyć na zieloną. W ogóle Floyd fajnie wylatuje stamtąd. W każdym bądź razie, dzisiaj na tym sobie zakończymy. Ja się spróbuję zorientować, żeby potrafić wam wytłumaczyć tą zagadkę, bo według mnie to jest ważna rzecz, żeby wytłumaczyć, a nie tylko bezmyślnie grać. I wtedy wam wytłumaczę, przejdziemy i pójdziemy sobie dalej. Także tutaj zrobię teraz zapis. I dzisiaj już sobie zakończymy odcinek. Towarzysz. No praktycznie jesteśmy na końcu już tego drugiego rozdziału. Szybko w sumie poszło, bo dwa odcinki i tak naprawdę jak to przejdziemy, to już prawie będziemy mogli stąd uciec. Tam zostanie dosłownie tylko ogarnięcie statku kosmicznego, co zajmie tam parę minutek. Także... już w poprzednim odcinku skończymy rozdział drugi, zaczniemy rozdział trzeci, który w sumie też będzie ciekawy, także mam nadzieję, że zostaniecie do końca już tej serii, że was wkręciłem. A dzisiaj już dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć!